W Chorzowie Batorym przy ulicy Granicznej odbywają się wydarzenia w ramach wielkiego turnieju koszykówki. Za nami kolejne mecze. Sam turniej to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Chcemy rozpowszechniać tę dyscyplinę w Chorzowie i ogólnie, jeżeli chodzi tu o nasz region. Zależy na tym, żeby młodzież, dzieci, bo to jest turniej typowo dla młodzieży, nie ma żadnej kategorii open dla starszych wiekiem zawodników, żeby rozpowszechniać sport i zdrowe spędzanie czasu wolnego od jakichkolwiek obowiązków. Naszym głównym mottem jest hasło Change the Game, czyli zmień grę na komputerze, na tablecie, na właśnie boisko. Kim Państwo są? Czym się Państwo zajmują? Ogólnie jesteśmy stowarzyszeniem, nazywamy się Roosters. Działamy od, można powiedzieć, od roku. Prowadzimy grupę taką jedną młodzieżową oraz akademię przedszkolaka, gdzie już u tych najmłodszych staramy się zaszczepić zdrowy tryb życia, zdrowe zasady współpracy w grupie, rywalizacji, no i pozytywnego spędzania wolnego czasu, żeby te dzieci jednak robiły coś aktywnie, siedziały w domu. Mecze już trwają. Proszę powiedzieć, jak to będzie dzisiaj tutaj wyglądało? Na pierwszym boisku już gra kategoria liceum. Pierwszy mecz już się zaczął. Za chwilę ruszy, jak widać, gimnazjum. No i za jakieś 10 minut będzie też akademia przedszkolaka. Rozmawialiśmy także z młodymi sportowcami. Sport jest ważny w waszym życiu? Lubicie kosza? Nie wiem, to jest pasja, hobby? Dbacie o formę? No coś w stylu takiej w sumie pasji, że stara się cokolwiek w tym osiągnąć, nie? Dokładnie. To samo co kolega. Ja też, tak jak koledzy powiedzieli. Dobrze, tutaj głównym hasłem organizatorów jest to, żeby odciągnąć młodzież od tabletów, komputerów. Powiedzcie, zgadzacie się z tym, czy gdzieś te tablety jednak, gry komputerowe są ważniejsze, czy sport i dlaczego? Znaczy ważniejsze, to każdy ma swój, że tak powiem, wybór. No dla mnie na przykład wolę iść na boisko niż tam grać na komputerze, no ale zgadzam się w sumie, że duża część młodzieży aktualnie w dzisiejszych czasach siedzi po prostu na tych komputerach i tak dalej, ciągle na tym gra, zamiast wyjść na przykład na plac i pograć właśnie. To co na tym podwórku lubicie jeszcze robić? Oprócz koszykówki, w co gracie? Ja w piłkę nożną jeszcze. Też w piłkę nożną. Na uczestnikach turnieju największe wrażenie zrobił pokaz Mieszko Włodarczyka, uczestnika jednego z najbardziej znanych talent show w Polsce. No takie po prostu sobie chodzenie i tak przebijanie piłki między nogami, coś tu trudnego, nie? Mieszko oszukuje, bo jedną sobie położył na głowie i dalej działa z trzema. No to Mieszko nie jest. Tak długo jak Mieszko, tak było.